Kobieta jest arcydziełem wszechświata, powiedział kiedyś niemiecki dramatopisarz Liesing. Słowa te są swoistym hołdem złożonym kobietom. Wierzcie mi, panie, że mężczyźni o tych słowach pamiętają. Nie bój się, kołyszę cię do stóp. Nie bój się, kołyszę cię do stóp. Nasze panie, jako jedne z pierwszych w regionie, nawet pierwsze w regionie, zaczęły szyć maseczki. I to właśnie te panie raz zauważyliśmy, dziękowaliśmy im, ale dzisiaj chcemy zauważyć również. To ogromny gest pomocy bliźniemu. Szyły maseczki, rozdawały te maseczki, następnie szyły fartuchy, które były przekazywane szpitalom. Wisznickie panie dały pomocną dłoń innym i to należy zauważyć. Zapoczątkowała całą akcję pani Teresa Jaroć. Panią Teresę Jaroć wywołam i nagrodzę, ale nagradzamy wszystkie panie. Pragniemy zapewnić wszystkie panie o naszej wdzięczności dla was i złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia w tym trudnym czasie, pogody ducha, dużo miłości, przyjaźni, zrozumienia, szczególnie zrozumienia mężczyzn, osobistej satysfakcji, spełnienia wszystkich marzeń. Życzę paniom, żeby Dzień Kobiet trwał cały rok. I zakończę życząc paniom wszystkiego najlepszego słowami Josepha Konrada, który kiedyś napisał, iż być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami. Byłam zaskoczona tym i nie przygotowałam się po prostu. Nie wiem, że jestem akurat dzisiaj tą gwiazdą, że tak powiem. No tak, wpadłam. No po prostu trzeba nieść pomoc i trzeba ludziom pomagać. Ta pomoc polegała na tym, że rozpoczęła pani wspólnie z koleżankami szycie maseczek, a później fartuchów. Tak. No uszyłam ponad 2000 maseczek sama ja osobiście. Z kolei dostałyśmy materiał na 700, na 400 fartuchów, a wygospodarowałam na o wiele więcej, już w tej chwili nie pamiętam. Także no, obdarzaliśmy wszystkich, którzy bardzo potrzebowali naszej pomocy, naszych maseczek. To znaczy dostał Lublin, dostał Parczew, no i oczywiście Wisznice. Iście mnie aż do szczytu marzeń. W środku nocy mam elf, pytał, czy to sen, czy my. Lubił się zaklinać, że na zawsze mam elf. Zawsze się rozwiał dym. Bo nasza pani dyrektor, wspaniała kobieta, mówi, żeby coś wymyśleć, więc długo nie myśląc wysłałam do niej SMS-a, bo to było chyba bodajże rano. Nie wiedziałam, czy mogę dzwonić, czy nie, więc wysłałam SMS-a, że jak może, to nie do mnie przedzwoni, więc ona zadzwoniła. No i tak się zaczęło. Tak się stało właśnie, że zaczęłyśmy tą pracę. Bardzo dużo pracy włożyła pani dyrektor, pani Jola oczywiście i pani Beata, bo ostatecznie ja byłam z daleka od wszystkiego i od wszystkich, bo ja tu w tym budynku, tylko tam na górze szyłam te maseczki, część szyłam tu, a z kolei w domu kańczałam, bo nie było można uszyć tych maseczek na tych maszynach nowoczesnych, więc tak, a one były bezpośrednim łącznikiem między mną, a między
pozostałymi koleżankami, które szyły. Zawdzięczam im bardzo dużo, bo pomogły mi niektóre koleżanki z pracy, gdzie kiedyś pracowałam razem z nimi. Podziękowania za aktywną społeczną postawę i niesienie pomocy osobom potrzebującym w czasie pandemii. W imieniu swoim i całego samorządu gminy Wisznice życzę paniom moc, dobrego zdrowia i niesłabnących sił i pogody ducha. Bardzo się cieszymy. Minął dokładnie rok od czasu, kiedy zorganizowaliśmy ostatnie wydarzenie w naszym Domu Kultury. I dzisiaj mamy Dzień Kobiet. Oczywiście jest to wydarzenie zorganizowane w reżimie sanitarnym, ale zainteresowanie jest bardzo duże. Jest to taki prezent dla kobiet z okazji ich święta. Mamy koncert pani Haliny Frąckowiak. I widać w ludziach, że są bardzo zainteresowani i naprawdę odpowiedź na ten koncert jest bardzo duża. Szkoda, że nie możemy przyjąć wszystkich, którzy chcieliby przyjść, ale koncert jest transmitowany na naszym Facebooku, więc kto nie może, nie chce, boi się, może obejrzeć nas na żywo. Zarzeka w cień starych drzew, pobiegła kiedyś środkiem dnia. Muzykę wzięła z sobą, jakiś wiersz, drobiazgów parę zdjęć. Pani Halina podpisze płytę, która zostanie zlicytowana na aukcji, która służy pomocy rodzinie, która została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu. Więc zapraszamy do licytowania tej płyty i zapraszamy na dzisiejsze wydarzenie na żywo i online. Rodzina poszkodowana u sąsiadów. Tak, mieszkają w gminie sąsiedniej, natomiast kiedyś mieszkali w naszej gminie i to były dzieci, które przychodziły do nas na kółka różne, więc są nam szczególnie bliskie. Wszystkim kobietom oczywiście życzę, żeby miały takie właśnie samopoczucie, że dobrze jest być kobietą. I najlepiej, żeby to był każdy dzień pod tym samym znakiem. Dzień kobiet. Żaden ruch, żaden duch, żaden cień nie zbudzi cię ze snu.